nauczycielom, którzy pomagali nam zdobywać nowe umiejętności, rozbudzali ciekawość świata oraz pogłębiali naszą wiedzę. Dziękujemy rodzicom za to, że byli z nami w każdej chwili, że wspierali nas i motywowali wtedy, kiedy było naprawdę ciężko. Dziękujemy pracownikom szkoły za miłą atmosferę, czystość i porządek. Na ręce dyrekcji składamy najserdeczniejsze podziękowania dla całego grona pedagogicznego. Niech te kwiaty będą małym dowodem naszego ogromnego uznania. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę to miałam plan, taki, żeby te kwiaty przekazać na ręce organu prowadzącego, ale myślę, że te kwiaty zostaną w szkole, organ prowadzący na rozpoczęcie roku przyjedzie. Pan kierownik taką informację przekaże ministrowi. To ja gwoli wyjaśnienia, bo ja zapomniałem jedną najważniejszą rzecz. Pani dyrektor ma żal, że nikt nie przyjechał. Nie, absolutnie. Ma żal, mówiła to na początku, że nikt nie przyjechał. I pasuje to osłodzić. Jak patrzyłem na listę osób, które mają ten list przekazać, te życzenia przekazać, było 63. Pani dyrektor powiedziała 64 takie szkoły. W związku z tym możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeden minister nie pojedzie do 64. Na tej liście byli wszyscy ministrowie, oczywiście zastępcy, sekretarze stanu, przez dyrektorów oddziałów regionalnych i nawet było dwóch takich kierowników jak ja, z Lubaczowa i z Jarosławia. W związku z tym myślę, że będziemy robić już dzisiaj szum, bo idę na spotkanie na 18, że jednak, żeby z tego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ktoś przyjechał do tej pięknej szkoły, naszej szkoły i pokropił razem z księdzem. Tak jest, na rozpoczęcie roku. Dziękuję bardzo. Teraz nastąpi wyprowadzenie sztandaru. Proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły, wyprowadzić. Zespół pieśni i tańca Olszyce, działający w naszej szkole od roku, zaprezentuje się w dwóch krótkich choreografiach. Pierwszy układ to połączenie zaśpiewek i przyśpiewek spod regionu lasowiackiego z akompaniamentem. Zapraszamy na pokaz zatytułowany Zabawy Lasowiackie. Thank you.
Zapraszamy do obejrzenia serwisu informacyjnego poświęconego wydarzeniom z życia szkoły. Piątek, 21 czerwca, dzień zakończenia roku szkolnego 2023-2024. Odwiedziliśmy zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. Podsumujmy zatem, co ciekawego wydarzyło się w ciągu minionych 10 miesięcy. Wrzesień, powrót do szkoły po wakacjach, rozpoczęcie nauki, spotkanie z wychowawcami, planowanie wspólnych prac, udział w Narodowym Czytaniu Powieści Nadmiennym autorstwa Elizy Orzeszkowej na Rybku Lubaczowie oraz w Oleszycach. Akcje ekologiczne, ekofestiwal oraz sprzątanie świata, które świadczą o kształtowaniu wrażliwości młodych ludzi na sprawy ekologii. Październik. Udział uczniów i nauczycieli w Europejskim Teście Kompetencji Cyfrowych IT Fitness Test. Konferencja Edukacja w kontekście przyszłości z udziałem przedstawicieli świata edukacji i nauki oraz debata moderowana Przyszłość edukacji z udziałem licznie zaproszonych gości, przedstawiciela samorządu uczniowskiego oraz dyrekcji szkoły. Zwieńczeniem dyskusji panelowej było uroczyste otwarcie sali Snow Zelen przeznaczonej do relaksu i wyciszenia. Listopad. Upamiętnienie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 14. edycja konkursu recytatorskiego Looking for Talents z udziałem krakowskiego poety Wojciecha Wanowicza pod hasłem Poezja z tym i tamtym. Sukces w konkursie Kuchnia Kresowa, Kuchnia Historyczna. Drugie miejsce naszego zespołu w kresowej osadzie za potrawę Bigosik z Pstrąga z kawiorem jabłkowym i sosem holenderskim. Grudzień. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, spotkanie wigilijne społeczności szkolnej, wspólne śpiewanie kolęd. Kolejne edycje szkolnych konkursów, piernikowa choinka oraz piernikowa ozdoba choinkowa. Udział szkolnego koła w ogólnopolskiej akcji Tak Pomagam. Styczeń. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym organizowanym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Świat się kręci wokół wsi. Używamy filmik o wsi? O wsi? To może być trochę nudne. Dawaj, razem coś wymyślimy. No, może. Okej, zamknij oczy. I weź głęboki oddech. Co widzisz? Nic specjalnego, zwykła wieś. Polska wieś już tak nie wygląda. To opowiedz coś o wsi i o sobie. Znamy się stąd, ze zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. Wiem, że chodzisz do trzeciej klasy technikum. Tak, w zawodzie mechanizator rolnictwa i agrotechniki. W szkole jesteś często widywany z kamerą w ręku. Tak, już od kilku lat zajmuję się fotografią i filmowaniem. Prowadzę swój kanał na YouTube, na którym pokazuję, jak wygląda w tych czasach wieś i praca rolnika. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne odziedziczone po dziadkach. Od kilku lat poprawiam porzeczkę w systemie rolnictwa ekologicznego. W gospodarstwie wykonuję prawie wszystkie prace, a jazda ciągnikiem to dla mnie czysta przyjemność. Podoba mi się to, że w szkole mogę nabyć umiejętności i uprawnienia potrzebne do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń. Więc wieś to niekoniecznie ciężka, brudna praca? To stereotyp. Zobacz tylko, jak zmodernizowana jest obecnie wieś. Nowoczesne maszyny jednak trochę kosztują i rolnicy nie mogliby sobie na nie pozwolić bez pomocy funduszy unijnych. Obecnie rolnik to biznesmen, który potrafi świetnie zarządzać gospodarką i stale ją modernizować. A ty chcesz być takim biznesmenem, tak? No jasne, taki mam plan. Zamierzam zmodernizować jeszcze bardziej gospodarstwo moich rodziców, zwiększyć areał i zmienić profil całkowicie na produkcję roślinną. A ty chciałabyś mieszkać na wsi? Myślę, że tak. Ja też lubię życie na wsi. Wieś to przecież nie tylko praca, ale i rekreacja. Dla mnie kontakt z naturą to coś szczególnego, czego nie ma w dużych miastach. Na wsi mogę na co dzień zająć się swoją pasją, czyli jazdą konną. To dlatego wybrałaś technikum weterynarii? Tak, i dlatego, że kocham zwierzęta. Marzę o tym, żeby w przyszłości prowadzić własną stodolę koni. Wiesz, teraz myślę, że życie na wsi daje młodym ludziom naprawdę dużo możliwości. Tu można odbywać pełną piersią w pracy i w wolnym czasie. Można realizować swoje cele zawodowe i pasje osobiste. Ja też wybieram wieś na przyszłość. Zgodnie z tradycją, na 100 dni przed egzaminem maturalnym odbył się bal studniówkowy.
Luty. Uczniowie rozpoczęli realizację kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kurs balistyczny, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Marzec. Udana zbiórka krwi i rejestracja kilkunastu dawców szpiku. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym. Sukcesy sportowe. Pierwsze miejsce w powiatowej licealiadzie w piłce siatkowej dziewcząt oraz w tenisie stołowym dziewcząt. Drugie miejsce w powiatowej licealiadzie w tenisie stołowym chłopców. Pierwsze i drugie miejsce w wojewódzkiej licealiadzie w pływaniu indywidualnym w stylu grzbietowym i motylkowym. Kwiecień. Wyjazd do słonecznej Grecji w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Poznawanie kultury greckiej oraz zwiedzanie najważniejszych atrakcji turystycznych. Dzień otwarty szkoły, w którym uczestniczyło ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych. Były konkursy, spotkania z nauczycielami, możliwość obejrzenia bazy dydaktycznej szkoły oraz poznanie umiejętności obsługi synchronicznej w wykonaniu technikum żywienia. Thank you.
tym jeden grant w konkursie Przestrzenie Dobrostanu i tworzenie pracowni matematycznej jako myślącej klasy. Drugi bardzo ważny projekt pod tytułem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Oleszyce wspiera uczniów, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Maj. Uroczyste obchody 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Matura. Intensywny czas wysiłku umysłowego absolwentów szkoły. Trzeci. Ogólnopolski konkurs gastronomiczny Slow Food – Polskie zioła w kuchni. W eliminacjach uczestniczyły drużyny z 14 szkół rolniczych. Uczniowie Leszyckiej Szkoły zajęli drugie miejsce, przygotowując paczą ucztę w dziełowej krainie z patatowym twistem i sosem żurawinowym. Innowacyjny projekt pod hasłem Zielone Laboratorium Food Power, dzięki któremu powstała nowoczesna pracownia edukacyjna i badawcza. Czerwiec. Czas egzaminów, weryfikacja wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów. Rozpoczęcie praktyk u pracodawców. Piąty Krajowy Dni Pola w Boguchwale. Udział w warsztatach, pokazach, konkursach, które umożliwiają wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych oraz przygotowują do właściwego funkcjonowania na rynku pracy. Zespół uczniów wywalczył tytuł drugiego wicemistrza pierwszych krajowych mistrzostw szkół rolniczych oraz nagrodę specjalną w zawodach dojenia krowy. W dzisiejszym serwisie przedstawiliśmy w skrócie najważniejsze wydarzenia w mijającym roku szkolnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. Jak widzieliśmy, był to rok pełen pracy, nowych doświadczeń, czas zdobywania wiedzy i umiejętności. Nie wszystkie aktywności zostały tutaj przedstawione, gdyż w szkole było prowadzonych wiele ciekawych działań, konkursów, projektów, akcji, wycieczek. Zatem kończymy serwis informacyjny. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia drugiej choreografii pod tytułem Suita Tańców Rzeszowskich w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Oleszyce. Rybki w jeziorze, ej, tam się woda toczy, pójdziemy po nie, wyłowimy je, ej, z tą dziewczyną w nocy. Pójdziemy po nie, wyłowimy je, ej, z tą dziewczyną w nocy.
Szanowna dyrekcjo, zaproszeni goście, drodzy nauczyciele, wychowawcy, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Dziś świętujemy zakończenie roku szkolnego 2023-2024. Jesteśmy jeszcze w budynku szkoły, ale myślami znajdujemy się już daleko stąd, przeżywając kolejne wakacyjne przygody. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, zanim wyruszymy w naszą dwumiesięczną podróż. Z całego serca dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu za dbałość o nasze bezpieczeństwo, troskę o nas, byśmy czuli się w szkole jak w domu. Pomoc w kształtowaniu wiedzy i kształtowaniu kluczowych umiejętności. Wszystkim zgromadzonym pragniemy życzyć w imieniu samorządu uczniowskiego bezpiecznego wypoczynku oraz wielu bogatych przeżyć w okresie wakacji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Rok szkolny 2023-2024 uważam za zakończony, a wakacje rozpoczynające się za otwarte. Zatem do zobaczenia 2 września 2024 roku.